Rozmów z dziećmi komunistycznych dygnitarzy ukazuje stan umysłowy tego środowiska, chociaż brakuje wyznań najważniejszych. Adama Michnika. Wiele osób odmówiło rozmowy. Warto docenić tych, którzy się zgodzili. Rozmówcy Krystyny Naszkowskiej mają w różnej mierze pochodzenie żydowskie i często kładą na to nacisk. To im ułatwia oskarżać przeciwników o antysemityzm. Porównują obecną sytuację w Polsce do marca 1968 roku. Dokumentalista filmowy Andrzej Titkow twierdzi, że wyczuwa tę samą atmosferę pogromową. Patrząc na twarze polityków PiS, ma to samo poczucie potwornego obrzydzenia, jakie miał dla marcowych aparatczyków. Co może łączyć twarze wielu obecnych i ówczesnych polityków u władzy? Czy etniczne pochodzenie inne niż ojca? Można się z kimś nie zgadzać, lecz potworne obrzydzenie świadczy o udziale odruchów biologicznych. Czyżby to był rasizm na odwrót u Andrzeja Titkowa? Czy pamiętające zbrodnie stalinowskie uznanie, że największym złem Polski Ludowej było wygnanie przez Gomułkę Żydów, nie jest podszyte nacjonalizmem? Bohaterowie książki, z wyjątkiem córki Bolesława Bieruta, wkroczyli do polityki w marcu 1968 roku. Ich zachowanie budziło wtedy podziw. Stali się idolami dla części młodzieży i dorosłych, choć ich rodzice byli wspólnikami zbrodni na Polakach. Starzy komuniści poznali stalinizm z pobytu w ZSRR, ale mówili, że w Polsce zrobią komunizm sprawiedliwy. Czy oszukiwali się, żeby nie utracić karier w reżimie, czy raczej byli naiwni? Nie znali rozmiarów ofiar stalinizmu, które ujawnił Chruszczow dopiero w 1956 roku. Za to wiedzieli, jak system działa w praktyce. Boleśnie zaznali sowieckiego modelu komunizmu. Czy naprawdę wierzyli w jego ulepszenie? Aleksander Smolar to jeden z najbardziej wpływowych dziś intelektualistów polskich jako prezes Fundacji Batorego. Zachował się odważnie w marcu 1968 roku i później. Spotkały go represje. Siedział w więzieniu. Stracił pracę na uniwersytecie i możliwość zrobienia kariery naukowej w kraju. Sukces odniósł za granicą. Wydawał kwartalnik Aneks, lecz taktownie unikał mieszania się do polityki w kraju. Mówił, że jako potomek komunistów czułby się niewłaściwie. Co się zmieniło, że dzisiaj ostro komentuje krajowe życie polityczne? Wielu emigrantów marcowych mocno przecierpiało wyjazd z Polski. Z czasem urządzili się na emigracji dzięki sieci pomocy i rodzinom, które wyjechały wcześniej. Ich ofiara w opozycji demokratycznej była bardzo ważna. Ale czy była tak ciężka jak Polaków, którzy poszli za ich głosem, nie mając równie wpływowych przyjaciół? Albo jak ofiara patriotów, którzy wcześniej walczyli o wolną Polskę w okresie stalinizmu? Rozmowy z dziećmi komunistów dotyczą wymiany elit w kraju. Pokolenie ich rodziców zepchnęło dawną polską elitę do grobu lub na margines. Oni po młodzieńczym buncie zawarli kompromis z pokoleniem rodziców przy okrągłym stole. Co kraj zyskał na tej wymianie elit, a co stracił? Agnieszka Holland jest świadoma zbrodni komunizmu i zwalczała go za młodu. Ale chce dostrzegać także dobre strony ustroju. Odbudowano kraj, wydźwignięto stolicę z ruin, zwalczono analfabetyzm, wykształcenie, ogromny awans społeczny, reforma rolna, migracja do miast, kultura, która po najgorszym okresie socrealizmu była równie bogata jak kultura II Rzeczpospolitej, wylicza Agnieszka Holland osiągnięcia Polski Ludowej. A jakie osiągnięcia mielibyśmy bez komunizmu? Dwa tygodnie po wybuchu Powstania Warszawskiego podziemny parlament związany z rządem londyńskim wydał odezwę do narodu. Zapowiedział parcelację majątków ziemskich powyżej 50 hektarów, kierowanie nadmiaru ludności ze wsi do pracy w przemyśle i rzemiośle, uspołecznienie kluczowych gałęzi przemysłu, udział pracowników w kontroli produkcji, zagwarantowanie pracy wszystkim obywatelom, sprawiedliwy podział dochodów i upowszechnienie oświaty i kultury. To program demokratycznego socjalizmu rynkowego, a nie wydumanej Polski obszarników i fabrykantów, jak głosiła komunistyczna propaganda. Narodowcy wówczas wręcz protestowali, że chce się przemalować Polskę na czerwono. Gdyby Polska zachowała niepodległość po II wojnie światowej,
to uniknęłaby ogromnego marnotrawstwa gospodarki komunistycznej i wszechobecnego kłamstwa w publicznym życiu. Nie popłynęłaby rzeka krwi polskich patriotów, których prześladowało NKWD i UB. Na tej fali okrucieństwa wypłynęły do elity rodzice bohaterów książki Naszkowskiej. Stanowili władzę narzuconą przez wroga, obcą i cywilizacyjnie zacofaną po sowiecku. Formacji, zwanej często Żydokomuną, zapamiętano sprzed wojny liczne zdrady Polski na rzecz ZSRR. Dlatego jej działacze siedzieli w więzieniach. Dzieci nie odpowiadają za czyny rodziców. Odważną walką z komunizmem wiele z nich zmyło rodzinne piętno. Jednak czy na kolejnych wymianach elit po II wojnie światowej Polacy stracili czy zyskali? Jaką mielibyśmy dziś elitę, gdyby nie doszło do sowietyzacji kraju?